ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz Vectrę. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601-601-601. Jest środa, 7 kwietnia, Tobiasz Krakowski. Zapraszam na magazyn miejski, a dziś w programie. Mniej zakażeń, ale o wiele więcej zgonów. Rząd przedłuża obostrzenia. Podjęliśmy decyzję, że obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, zostaną przedłużone o kolejny okres ponad tygodnia. A miasto przedłuży szlak bursztynowy. Władze Kalisza pozyskały na ten cel 6 milionów złotych. Tę inwestycję ze względów organizacyjnych, ale również jakby szacując nasze możliwości finansowe, podzieliliśmy na dwa etapy. Młodzieżowa Rada Miasta i jej pomysły na lepszy Kalisz dla młodych. Ja jestem za tym, żeby prawo dostosowywać do osób, które przebywają na tym terenie, a nie żeby prawo wymyślać i czegoś tym młodym osobom zabraniać. Piłkarze KKS-u nabrani przez ekipę PKS-u. No taki zamówiłeś, to trzeba się pakować. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń i aż 638 zgonów. Takie dane rozwoju epidemii w Polsce przynosi środowy raport Ministerstwa Zdrowia. Wykonano blisko 91 testów, to dwa razy więcej niż poświąteczny wtorek. Dziś rząd ogłosił decyzję w sprawie obostrzeń. Zostaną one przedłużone o tydzień do 18 kwietnia. W szpitalach jest blisko 35 tysięcy pacjentów chorych na COVID-19 od ostatniej doby. Hospitalizacji wymagało aż 1000 kolejnych chorych. To trzeci najwyższy dobowy wzrost liczby hospitalizowanych z koronawirusem od początku epidemii. Te parametry zajętości, które są mniej więcej na poziomie zbliżającym się do 80%, są już parametrami, można powiedzieć, takimi niebezpiecznymi. Dziś nie mamy aż tak dużo nowych zakażeń, bo niecałe 15 tysięcy. Jednak rząd do tych wyników podchodzi ostrożnie. Z jednej strony widzimy niewielki spadek dziennej liczby zachorowań, ale proszę pamiętać, że ten spadek też w dużej części jest związany z tym okresem świątecznym, który mamy za sobą. Dzisiaj sprawozdawane wyniki, które mówią o 14 tysiącach przypadków, to jest co prawda mniej niż tydzień temu, ale proszę pamiętać, że zawsze w poniedziałki, a tym razem raport z wtorku jest tym pierwszym dniem poświątecznym, mamy też stosunkowo mniejszą liczbę, więc te reprezentatywne informacje, to z jakim trendem mamy do czynienia, będziemy wiedzieli tak naprawdę dopiero w kolejnych dniach.
Dlatego zapadła decyzja o przedłużeniu obowiązujących zakazów do przyszłej niedzieli, 18 kwietnia, czyli nadal zamknięte będą salony fryzjerskie, wielkopowierzchniowe sklepy meblarskie czy budowlane, ale to przede wszystkim kolejne dni, które najmłodsze dzieci spędzą w domach. Kiedy można spodziewać się otwarcia żłobków, przedszkoli i podstawówek? Oczywiście to są priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń, w tym sensie, że pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali, przywracając normalność, to będą właśnie powroty do przedszkoli i powroty do klas 1-3. Ja mam nadzieję i również tutaj podzielam punkt widzenia pana ministra Piątkowskiego, że jeszcze w kwietniu przedszkola i te klasy 1-3 wrócą do nauczania. No, przedszkola w trybie zwykłym, a klasy 1-3 co najmniej w trybie hybrydowym. Wielkopolska cały czas zajmuje trzecie miejsce pod względem najwyższej liczby zakażeń w województwie. W Kaliszu mamy dziś 29 nowych przypadków na 140 wykonanych testów. Nie odnotowano zgonów. Ponad 1000 mieszkańców jest w kwarantannie. W powiecie kaliskim jest tylko 13 przypadków na 112 testów. Tu również od ostatniej doby nie odnotowano zgonów. W powiecie ostrowskim przybyło 43 zakażonych. Jedna osoba zmarła, łącznie z powodu COVID. W powiecie krotoszyńskim również jest jedna ofiara koronawirusa, która nie miała dodatkowych chorób. Niemal wszystko zamknięte, a oni twardo działają. Mimo trzeciej fali epidemii i zaostrzonych restrykcji, mowa o restauracji na terenie centrum handlowego Kalinka, która na początku marca otworzyła się dla klientów. Sanepid od tygodni prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jakie są jego wyniki? Kiedy lokal się otworzył i mimo lockdownu zaproponował gościom konsumpcję dań na miejscu, w restauracji pojawili się także przedstawiciele sanepidu. Kontrola się jednak nie odbyła, bo właściciele zgodnie z prawem przedsiębiorców sprzeciwili się procedurze. Uważają, że mają konstytucyjne prawo prowadzić swoją działalność w pełnym wymiarze. Jeśli ktoś miałby się zarazić w lokalu, a idąc możemy przejść po drugiej stronie Kalinki, jest Biedronka, gdzie co godzinę tam wchodzi 300-500 tysięcy osób, dotykają wszystkiego i tam praktycznie dezynfekcji nie ma, bo jest tylko na wejściu, no i nigdzie więcej. Mamy przy każdym praktycznie stoliku, dezynfekujemy po każdym posiłku. W łazienkach mamy płyn do dezynfekcji, mydła, więc jakby prawdopodobieństwo, że ktoś się zarazi tutaj wirusem, jest według mnie o wiele, wiele niższa niż w jakichś większych marketach. Lokal działa już ponad miesiąc. Jak wyglądają działania sanepidu w tej sprawie? Właściciele tego lokalu odwołali się i złożyli sprzeciw do instancji wyższej, czyli do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, która jednak podtrzymała w mocy nasze wcześniejsze działania i nasze postanowienia. Przede wszystkim te osoby określiły, iż nasze działania są niekonstytucyjne. No, nie należy do Inspekcji Sanitarnej ocena różnych rozporządzeń i prawa stanowionego w naszym kraju, czy one jest zgodne z konstytucją, czy też nie. Naszym działaniem jest przede wszystkim to, że musimy reagować w momencie, kiedy może zachodzić podejrzenie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli, czyli dla tak zwanego szeroko pojętego zdrowia publicznego. Także kontynuujemy nasze dalsze działania kontrolne. Właściciele restauracji także zostali poinformowani o dalszej kontroli. Sanepid był w lokalu w ubiegłym tygodniu, ale w godzinach, kiedy nie było tam gości spożywających posiłek na miejscu. A sam fakt przygotowywania dań jest możliwy, bo większość restauracji prowadzi sprzedaż na wynos. Decyzja, co dalej z restauracją, nadal zatem nie zapadła. Kara, jaką może nałożyć sanepid, to nawet 30 tysięcy złotych, obok nakazu zamknięcia biznesu. Restauracja Góra i Dół w Kalince jest jedyną restauracją w Kaliszu przyjmującą obecnie normalnie gości. Żaden inny lokal nie poszedł ich drogą i nie otworzył się mimo zakazu. Nowe drogi to nie tylko mniejsze korki, ale to podstawa rozwoju miasta, mówi prezydent Kinastowski. Dlatego jeszcze w tym półroczu miasto ogłosi przetarg na przedłużenie szlaku bursztynowego aż do ulicy Warszawskiej. Nową drogą Kaliszanie pojadą już w 2022 roku, a znaczną część pieniędzy na jej budowę, czyli 6 milionów złotych, pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Więcej od nas w województwie z rządowego wsparcia, bo 9 milionów złotych pozyskał tylko Krotoszyn. Z dotacji rządowej dla Kalisza władze miasta będą budować od lat wyczekiwane przedłużenie szlaku bursztynowego. Tę inwestycję ze względów organizacyjnych, ale również jakby szacując nasze możliwości finansowe, podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy etap to etap od ulicy Łódzkiej do ulicy Żwirki i Wigury. A drugi etap od Żwirki i Wigury do Warszawskiej. Pozyskane 6 milionów złotych to dofinansowanie na drugi etap. Etap pierwszy rozbudowy będzie finansowany częściowo z budżetu miasta, a częściowo również z rządowego wsparcia. Przetarg na rozpoczęcie prac będzie ogłoszony jeszcze w tym półroczu. Władze Kalisza planują przyspieszenie inwestycyjne, szczególnie w drogownictwie i w obszarach zapóźnionych od lat. Nowe drogi to nie tylko mniejsze korki i lepsza komunikacja, to podstawa rozwoju miasta. W wielu terenach musi pojawić się droga, to ona aktywizuje te tereny do tej pory nieużytkowane, podnosi wartość tych gruntów, ale jednocześnie zwiększa ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów, czy to będą przedsiębiorcy, którzy chcą tutaj tworzyć nowe miejsca pracy w Kaliszu, czy też deweloperzy, czy też którzy będą budować nowe mieszkania, ale również klienci, tacy inwestorzy indywidualni, chociażby w zakresie budownictwa jednorodzinnego. Także to bardzo ważne, żeby miasto budowało drogi, budowało infrastrukturę. Dobrym przykładem wpływu rozwoju inwestycji drogowych na rozwój miasta jest strefa gospodarcza na Dobrzecu. Teren zyskał na atrakcyjności po wybudowaniu nowej drogi, ulicy Inwestorskiej. Powstaje teraz przy niej ogromna hala, która stworzy nowe miejsca pracy, a kolejni inwestorzy już przygotowują się do ulokowania swoich zakładów właśnie w tym miejscu. Dziś rusza kolejny etap robót na ulicy Śródmiejskiej. Obejmie on odcinek między Pułaskiego a Mostową. Na czas prac będzie on wyłączony z ruchu. Drogowcy muszą wbudować w jezdnię separator. To poważne prace, które wymagają wstrzymania ruchu na tym odcinku. Musimy całkowicie wyłączyć z ruchu kołowego ulicę Śródmiejską na odcinku od Pułaskiego do ulicy Mostowej. Separator jest to takie urządzenie, które będzie podczyszczało wody opadowe i roztopowe, które spływają do kanału Rypinkowskiego. Ten etap inwestycji obejmuje także budowę ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowę miejsc postojowych na Wale Staromiejskim. Wymienione zostaną również konstrukcje na wierzchni jezdni oraz zatoki autobusowej. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywać się będzie naprzemiennie, raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy. Poważniejsze utrudnienia czekają kierowców. Na czas wykonywania tych robót na tym właśnie odcinku pomiędzy Pułaskiego a mostem tutaj na kanale Rypinkowskim będzie wyznaczony objazd do Alei Wolności, patrząc od rogatki poprzez ulicę Nowy Świat, ulicę tutaj Lipową, Handlową, Rzemieślniczą, ulicę Bankową, Ułańską i dojazd do Alei Wolności. Na moście Kamiennym, bo jeszcze dojazd poprzez ulicę Kazimierzowską i na moście Kamiennym musimy odwrócić ruch, ażeby był również dojazd do ulicy Mostowej i tego jednokierunkowego odcinka Alei Wolności. Przejazd autobusów komunikacji miejskiej od strony Rogatki odbywać się będzie ulicami Harcerską, Kopernika, Kościuszki, Chopina, Wodną i Parczewskiego do przystanków na placu Jana Pawła II. Przypomnijmy, Śródmiejska na tym odcinku znowu będzie mieć dwa pasy ruchu. Rowerzyści nie będą poszkodowani. Po prawej stronie, patrząc od strony ratusza, powstanie ścieżka rowerowa. Ulica prowadząca do ścisłego centrum Kalisza ma być przyjazna dla wszystkich uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów i kierowców, a przy tym estetyczna i nowoczesna. Jest ich 15, a każdy ma mnóstwo energii i pomysłów na to, jak ulepszyć Kalisz dla młodych. Młodzieżowa Rada Miasta na nowo działa od kilku miesięcy i, co trzeba przyznać, ostro wzięła się do pracy. O jej inicjatywach, przede wszystkim dotyczącej jednego z ważniejszych miejsc rozrywki dla młodych w Kaliszu, Asia Fenger rozmawia z przewodniczącym i wiceprzewodniczącą Rady.
Pomimo, że pierwszy kwartał nie pozwolił na organizację wielu imprez, młodzi radni i z tym świetnie sobie poradzili. Choć to początek ich kadencji, organizacja samorządowa ma na swoim koncie już kilka ciekawych projektów. Webinarium zorganizowane przez nas na Dzień Kobiet. Były one podzielone na trzy części i każdą z nich można było oglądać na naszej stronie na Facebooku. Z jednej strony tworzenie atrakcji dla młodzieży, z drugiej realny wpływ na to, co się w mieście powinno poprawić w kontekście młodych ludzi. Młodzieżowi radni, tak jak ci wybrani przez Kaliszan, spotykają się na razie głównie online, by dzielić się swoimi pomysłami. Docelowo też chcieliśmy, żeby na tych pierwszych sesjach, zwłaszcza na przynajmniej każdej sesji, pojawiła się jakaś interpelacja do pana prezydenta w związku z jakby sprawami, które dotyczą młodzieży. Także w lutym złożyliśmy interpelację dotyczącą budowy ścieżki rowerowej od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Technikum im. Świętego Józefa, dlatego że tam bardzo wiele uczniów jeździ na rowerach, tam nawet mają w szkole koło rowerowe, do którego należy kilkudziesięciu uczniów, a mimo tego jakby ta droga ich od tego ronda do szkoły nie jest na tyle bezpieczna. Dodatkowo w tej interpelacji pojawiła się taka kwestia związana z poprawieniem komunikacji miejskiej, dlatego że tam dochodziło do takich sytuacji, w których autobus podjeżdżał pod szkołę o godzinie załóżmy 14:22, gdzie uczniowie kończyli o 14:25 zajęcia, co było po pierwsze jakby totalnie niepotrzebne, dlatego że obok jest zaraz pętla autobusowa, więc nic by się nie stało, żeby ten autobus wjechał parę minut później, a uczniowie wtedy nie musieliby się zwalniać z lekcji, też nie denerwowałoby tych nauczycieli i to po prostu byłoby z korzyścią dla wszystkich. Zatrzymajmy się więc przy temacie interpelacji. Dla wielu młodych Kaliszan może ona wydawać się bardzo atrakcyjna, bo chodzi o miejski skatepark. Miejsce dobrze znane i lubiane bez względu na porę roku. Teraz, gdy przed nami coraz to cieplejsza aura, a wkrótce wakacje, młodzi radni wystosowali pismo do prezydenta, aby nieco ulepszyć i poprawić stan kaliskiego parku rozrywki. Interpelacja dotycząca skateparku pojawiła się z tej inicjatywy, dlatego że tutaj przebywa bardzo dużo młodych osób i chcielibyśmy, żeby ten teren został rozbudowany. Rozmawialiśmy z panem prezydentem już bezpośrednio na sesji na ten temat. Tutaj, jeżeli chodzi o ten teren, została wykonana wizualizacja jakiś czas temu. Wizualizacja, na której została przedstawiona taka przestrzeń, która opierała się na pojedynczych poręczach oraz bowlu, czyli takim lejku. No, chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń tutaj była na tyle o siebie oddalona, na tyle bezpieczna, żeby również młodzież przebywająca tutaj była, jakby miała taką pewność, że jakby nikt na siebie nie będzie wpadał. Zmienić miałby się także regulamin korzystania ze skateparku. To ważna kwestia, by zwiększyć bezpieczeństwo, zwłaszcza po tragicznym wypadku, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Zginął wówczas 16-letni Dominik. Podczas jednego ze zjazdów rowerem z rampy drogę miała mu przeciąć dziewczynka na hulajnodze. Dominik, chcąc uniknąć zderzenia, najprawdopodobniej gwałtownie zahamował i spadł z roweru, uderzając głową w betonowe podłoże. Niestety nie miał na sobie kasku. Obrażenia, jakich doznał, doprowadziły do jego śmierci. Regulamin skateparku jest nieadekwatny do realnego korzystania z niego, dlatego że między innymi regulamin zabrania korzystania ze skateparku na hulajnogach, co jest absurdem, biorąc pod uwagę nawet to, co się dzieje teraz za mną. My nagrywamy ten materiał w godzinach przedpołudniowych, a tu mimo wszystko jest tak dużo osób. My wczoraj, kiedy na dobrą sprawę po raz pierwszy gdzieś tam w marcu pojawiła się taka cieplejsza temperatura, tutaj na skateparku było naprawdę kilkadziesiąt osób i większość z nich jeździła na hulajnogach, więc ja jestem za tym, żeby prawo dostosowywać do osób, które przebywają na tym terenie, a nie żeby prawo wymyślać i czegoś tym młodym osobom zabraniać. Dlatego również taka idea. Chcielibyśmy również jakby tutaj zadbać o tą przestrzeń pod tym kątem, że były takie sytuacje, kiedy jakby to była też przyczyna wypadku śmiertelnego, że po prostu małe osoby pojawiają się na tym skateparku i gdzieś tam przeszkadzają w wykonywaniu tych ewolucji, wykonywaniu manewrów. Dlatego chcielibyśmy, żeby osoby do 13 roku życia na skateparku musiały pojawiać się z opiekunem prawnym. Oczywiście nie od wszystkich tego wyegzekwujemy, ale chcielibyśmy, żeby taki zapis się pojawił. Również to byłoby pewne zabezpieczenie prawne w przypadku, gdyby coś kiedyś miało się jeszcze na skateparku niedobrego wydarzyć. Myślimy, że warto byłoby by tutaj na tym obszarze powstać lokal gastronomiczny i by to wyglądało podobnie jak w przypadku Admatu, który znajduje się na polach marsowych, który jest otoczony tak naprawdę boiskami, szkołą i placem zabaw. Więc myślimy, że tutaj też taki lokal miałby prawo powstać i na pewno miałoby dużo zysków z tego. Jednocześnie te osoby też nie musiałyby rozchodzić się gdzieś daleko, tylko miałoby tutaj wszystko pod ręką.
Skatepark przyciąga zarówno młodzież, jak i rodziny z dziećmi. To świetne miejsce na spędzenie czasu wolnego, a także na trochę aktywności. Zwłaszcza teraz, gdy młodzi ludzie większość dnia siedzą przed komputerem, a ich organizm domaga się świeżego powietrza i zabawy. Dzisiaj jest ładna pogoda, korzystasz i przyszedłeś do skateparku, tak? Tak. Często tu przychodzisz? Prawie codziennie. Czyli lubisz to miejsce bardzo? Tak. I co najczęściej tutaj robisz? No, katuję jakieś triki, ale najbardziej to chyba męczą mnie te dwa whipy. A co to jest? Wyjaśnisz naszym widzom, bo... Tak, dwa whipy to są takie dwa obkręcenia deki. I długo się tego uczyłeś? No, nawet z miesiąc, może dwa. Umiesz coś jeszcze fajnego? Na razie to jestem początkujący. Skatepark został oficjalnie otwarty w lipcu 2016 roku. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Na wyjazdowe mecze podróżują komfortowym manem kaliskiego PKS-u w klubowych barwach i z pięknym napisem Duma Kalisza. Tym razem, gdy piłkarze KKS-u w piątek szykowali się w drogę do oddalonych o 550 km Suwałk, podjechał inny autobus. Dobry żart uda się wtedy, kiedy początek jego fabuły jest całkiem realistyczny, a początkiem tej historii jest zmyślona awaria nowoczesnego i komfortowego autokaru Volvo z PKS Kalisz, którym od niedawna podróżuje ekipa KKS-u. Autokar jest nie tylko wygodny, ale i reprezentacyjny, bo oflagowany w klubowe barwy, ale i taka maszyna może się przecież popsuć. Szkoda jednak, że tuż przed wyjazdem do Suwałk PKS Kalisz nigdy nie zawodzi i szybko zagwarantował autokar zastępczy, który właśnie wjeżdża pod klub i tu zaczyna się cała zabawa. Nie, to co ty? Nie. Za to uklejenie trzeba zapłacić. Najbardziej zaskoczony jest Eryk Woźniak, kierownik drużyny, bo to on załatwiał zastępczy transport. To jest kierowca, wszystko się zgadza. No prawie wszystko, bo kierowca ten sam, ale autokar... No cóż, to 25-letni autosan, który wykręcił już prawie 1,5 miliona kilometrów. To jakiś żart? Nie no, prywapris był przecież, nie? Ale to może się zadać. Co mnie? Co mnie? Niko! Co mnie? No taki zamówiłeś, to trzeba się pakować. Jedziemy! O, Eryk! Na grubasie? No to pozadnij do tego PKS-u i powiedz coś. Ale Eryk, tam jeszcze nie no. A co, nie zły? Nie rób, nie będziemy tym jechali. Nie no, widzę, że to takie działanie. Jaki ja? No jest, witam. Ale czemu taki, a nie mógł być inny? No tak, akurat nic nie ma. Jak nie ma nic naprawdę? No tego i tym dosłowem wyjadą. Ale jakie jaja, no Eryk, jakie jaja, no jest autobus? No to sen na do pani Marzeny i usta, ja tego nie załatwiałem. No ale to jest ten was flagowy, no bo my przyjechaliśmy go ograć. No to teraz proszę z panem kierownikiem tutaj, bo jak jest. Gdy podróż przestarzałym wozem wydaje się nieunikniona, trzeba się z tym pogodzić i zapoznać z oferowanymi tutaj wygodami. To są kuszetki tam na dole, tak? No masz sypialniany, Eryk, co ty jeszcze chcesz, no? Jest sypialniany. Ale to jest tylko sztabu. Siedzenia profesjonalne, zobacz. To jest tylko sztabu. Eryk, te samochody kiedyś po całej Europie chodzi. No, chcesz, żeby pan powiedział, że po całej Europie tym śmigali. Czego ty się wstydzisz? Zobaczysz, ale jaka jest historia. Ale są normalnie w środku. No. Zobacz, jaka jest historia. Oczywiście, wszystko już. Ja na jacuzzi jestem w tym. Podgrzewane fotele mam. I są lufty otwierane. Także można sobie otworzyć jak za gorąco. Ja przypuszczam, że tu może nie być prądu. Tu może, chyba brakuje tylko gniazdek, nie, tak? Ja... Ej. Bo tak poza tym, zobacz, tutaj... Nawet ja ogólnie sprawdziłem, czy jest paliwo. No, nawet chyba toaleta jest tutaj, nie, zobacz. Nie będziemy po drodze tankować, bo mam zbiornik. No. No to... Nie, jest dobrze, powiem ci. Nie, dobrze, czysty jest. Nigdy nie byłem w klubowym autokarze, powiem ci. Chociaż sobie wejdę. Stare czasy mi się przypomną. Powiem ci, no grubo, ale zobacz. Pojedziemy, wygramy i pokażemy im. Zobaczcie, czym przyjechaliśmy. Tak.
postawa godna pochwały, duch walki silny, ale perspektywa podróży 500 km do Suwałk tym pojazdem gasi entuzjazm nawet największych optymistów. Do Suwałk nie dojedzie. Co nie dojedzie? Ten autokar? O ile chcesz się założyć, że dojedzie do Suwałk i dalej. To mi jej podróży, panowie. No, siema. Dobra, Eryk, trzeba się pakować. Trzeba jechać, bo tym będziemy wolni. Czasu coraz mniej, prank czy nie prank, do Suwałk dojechać trzeba. Żart musimy kończyć. Taki mały prima aprilisik dla ciebie. Cieszysz się? To bardzo trafię. Można odetchnąć z ulgą. Zaskoczenie było przeogromne tutaj. Myślę, że ten żart dał się tutaj bardzo mocno. I tutaj byliśmy wszyscy tutaj, poszliśmy z tym żartem. No. Daliśmy się nabrać to, myślę, bardzo mocno, przynajmniej na początku. Co, gdyby to nie był żart, jechalibyście? No, oczywiście, myślę. Myślę, że z całej 35 by odważyło się jechać. No dobrej 5. I co, rozczarowani, że to jednak był żart? Całe szczęście nie. Całe szczęście nie, dobra. No chyba całe szczęście, bo na taką podróż boję się, że tamtym busem moglibyśmy po prostu nie dojechać. No ale wkręciliście się trochę? Troszeczkę tak, zwłaszcza kierownik był strasznie zdenerwowany, ale no, całe szczęście się wyjaśniło. Ale trzeba tu dodać, że ludziom zdarzają się przecież gorsze rzeczy niż podróż autosanem. Za ten autokar ręczy jego kierowca, pan Kazimierz Kazimierczak. Pytam jako kierowca tego starszego modelu. No tutaj się śmiali, że taki tam... Ale przecież to jest sprawny samochód. Jak się nim jeździ? Autobus sprawny, niezawodny, po prostu bezawaryjny. Tyle lat chodzi polskiej produkcji jeszcze. Więc na pewno by pan ich na mecz dowiózł. Spokojnie byśmy dojechali. Trochę dłużej wiadomo, ale byśmy dojechali. Nie będziemy wiarygodności zapewnień pana Kazimierza ani niezawodności polskiej myśli technicznej sprawdzać. Wierzymy na słowo. Autosan wraca na trasy gminne i miejskie PKS-u, a podróżynę podjeżdża właściwa maszyna. Primo aprilisowy żart, mimo że nagrywany 2 kwietnia, wypalił dobrze. Niestety lepiej niż wynik meczu drużyny w Suwałkach. Może jednak autosan przyniósłby więcej szczęścia? Klubowi życzymy zwycięstwa w kolejnym meczu, a panu Kazimierzowi i jego wysłużonemu autosanowi szerokości. Jeśli komuś marzą się słoneczne dni i prawdziwie wiosenna pogoda, to niestety będzie musiał jeszcze poczekać. Przed nami kolejne chłodne dni, będzie sporo chmur, niska temperatura i wiatr. Miejscami popada również śnieg, a jaka będzie pogoda w Kaliszu? Dziś wieczorem niebo będzie niemal bezchmurne, a na termometrach 0 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z prędkością 7 km na godzinę z południowego zachodu. Na barometrach 1012 hektopaskali. W nocy chłodniej, na słupkach rtęci 2 kreski poniżej zera. Wiatr słaby będzie wiał z prędkością 8 km na godzinę z południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali. Jutrzejszy poranek chłodny, na termometrach 2 stopnie Celsjusza i miejscami opady deszczu ze śniegiem. Uczucie chłodu spotęguje wiatr, bo będzie on wiał z zachodu siłą 25 km na godzinę. Ciśnienie będzie rosło na termometrach 1017 hektopaskali. W ciągu dnia nie lepiej, temperatura wzrośnie do 3 stopni na plusie. Nadal będzie padał deszcz ze śniegiem i będzie wietrznie. Wiatr powieje z prędkością 30 km na godzinę z północnego zachodu, na barometrach 1020 hektopaskali. W Kaliszu i powiecie bez elektryczności. Sprawdźcie, gdzie i kiedy Energa planuje przerwy w dostawie prądu. Tego m.in. dowiecie się, odwiedzając portal faktykaliskie.pl. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego wieczoru, do zobaczenia.